O, już późno, pójdę spać. O, ranek. Jaki ładny dzisiaj dzień. Gośka! Gdzie jesteś? Gośka! Pewnie spadła wieczorem. O. Chyba zjem coś na śniadanie. Może coś z grilla. Jeszcze się smaży. To gówno jeszcze nie urosło. Czemu tu deszcz nie pada? Muszę bez tego, że nad chmurą jestem. Co za dzień. Pójdę się załatwić. Mój mały tu i to. Ale Polsko poleciało! Ale pójdę stąd już. Szkoda, że nie mam tam ambipura, odświeżacza powietrza. Muszę zejść na dół, może żona na mnie czeka. Już dawno w robocie nie byłem. Ciągle tylko mnie zagania do jednego miejsca. To łóżko zaczyna skrzepieć! O, słychać, że ona kaszle. Chyba znowu fajki jarała. Mówię jej, że Chesterfieldy nie są dobre. Chwila. Rzeczywiście chcę zrobić się ze mnie debila. Czy to wygląda jak... coś? Coś w stylu windy? Chwila, zjadę tam na dół. Albo nie. Nie. Podelektujcie się tym widokiem. Czas do domu! O kurde, co tu się dzieje? Uciekam! Ta baba mnie goni! Ta baba mnie goni! O, sorry za jakość, ale to mój pierwszy filmik i ojciec zabrał mi kamerę. Pójdę do domku na drzewie, może wam się spodobać. Taki mały, elegancki, gustowny, wyrafinowany wnętrze. O, jaka ładna podłoga. Trochę drewniano-klockowa. Okno na zamek. W drugiej części pokażę wam właśnie mój zamek. On jest bardzo seksowny. Tu jest mój dom naziemny. Gdzie ta głupia baba, co mnie terroryzuje, nie ma wstępu. Jak to mówi mój agent. Chyba będę musiał zgłosić sprawę do sądu. Ja to wszystko słyszę! Cześć! Bal się! Tu jest moje mieszkanie. Bardzo ładne. Jest kilka obrazów, pies. To są schody. Wysuwany stolik. Wszystko nowoczesne. Piękna łazienka. Tu jest prysznic. Tu jest kibelek, takie dwa uchwyty, można się trzymać. Umywalka, ale jak się zrobi tak, to wiecie sami co. Tu mamy piękną wannę, można powiedzieć wręcz, że z jacuzzi. Teraz pójdę i pokażę wam górę. Gustowna kuchnia z pieskiem w środku pilnuje jedzenia. Choć to jedzenie coś ostatnio ucieka. Ciekawe kto to zrobił. Chodź, gnowie! No gdzie skacze? To ty tak podjadasz? Nie gadam z sobą. Tu mamy przyciski ładne. Bramki. Rzeźba architektoniczna, bardzo piękna. Chciałbym zaznaczyć. Mój bar, który zrobił kolega. Wodne coś. Kilka obrazów. Okna z widokiem na stadion. Stadion narodowy oczywiście. Stół do pinga. Teraz pójdziemy jedno piętro wyżej.
mamy ostrzeżenie, żeby ktoś przypadkiem nie spadł. Wynajem łazienki tu jest, więc ja tutaj spać nie mogę, tylko osadni. Muszę stąd wyjść. Cóż za widownia! Śmiał się z każdego żartu. Tu jest wynajem pokoju. Krzysiek, znowu to słyszałam! A ty nie masz tu nic! To moja żona! Uciekaj! Do mojego pokoju! Jak widzicie, mój pokój! Bruno! Bierz ją! Bruno! Dobra, Bruno, zostaw ją. Wejdźmy do mojego pokoju. Mamy tu skrzynię ze skarbami. Bardzo ładna, muszę przyznać. Pojemna. Trochę lamp. Bardzo ładna podłoga. Trochę mało tutaj światła u nas dzisiaj. Przydałoby się lepsze oświetlenie, czyż nie? Słyszycie coś? Trochę jakby słońce wychodziło, no nie? O, jak fajnie teraz. Możemy iść dalej. U góry jest wynajem. Lecz na razie tam nie idziemy. Tu mamy, czytajcie sami. Tak, nie mylicie się. Same statywy alchemiczne. Jak chcecie się zaciągnąć, to do mnie. Ha. Jutro robię serwa, więc będzie miło. Mini biblioteczki, bo tu jest właśnie wynajem. Chcę, żeby moi współlokatorzy byli mądrzy. On jest brzydki. Jego nos wygląda jak ziemniak. Posadziłem dwa grzyby. No jaka zmora znowu idzie. Pewnie moja żona. Ha! Dobra, ludzie. Nie! Co ty się o mnie wyrażasz? Odejdę stąd chwilę, bo moja żona tam w pokoju zakratkowana to trochę taka. Nie rozmawiamy ze sobą od dłuższego czasu. Kontakt mamy tylko w łóżku. Tu mamy piwnico-lochy. Są bardzo tajemnicze. Raz źle skręcisz i nie wiesz, gdzie wylądujesz. Właśnie tu kilka zmor oczywiście. Są tu też więzieni ludzie. Teraz trzeba skręcić w lewo, teraz trzeba skręcić w prawo, w lewo, w prawo. I wychodzimy w przód. Tu chyba... Tu było troje ludzi. On musiał ich zjeść. Kanibal! Co za emocja. Idziemy tunelem tutaj. Idziemy prosto, prosto. Nagle się ściemniło. Czerwone pochłonie dodają dużo seksapilu. Które idę do domu? Już zaraz będzie jasno. Sam się boję ciemności. Oglądajcie także film Klockowe potyczki. Pierwszy odcinek mojego kolegi oczywiście. Polecam. Pozdrawiam. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Tu wylądowaliśmy w wiosce po wielkich wybuchach. Pokażę wam katastrofę z wojny. Widzicie to samo co ja, co kiedyś żyli ludzie. Ale mniejsza z tym. Pokażę wam coś, co jest naprawdę warte waszej uwagi. Nie, nie chodzi mi o stadion. Stadion kiedy indziej. Na razie pójdziemy do nowej wioski, którą zbudowałem sam. Tą wioskę zbudowałem sam z moim kolegą. Niestety jest już noc i chyba będziemy musieli wejść do jednego z wielu pomieszczeń. Na przykład tutaj.
podłogę wykonałem z jasną głazu i tam mieszka troje osadników. Sami mężczyźni. Co oni tu robią nocą? Czterech już ich jest? Wymrużyli się! Ja wychodzę z tej wioski, grajów. Sorry za wrażenia, ale to już mnie zaczyna trochę denerwować. Tu są także dwa małe domki. Bardzo gustowne. Mieszka w nich trzech osadników. Jedni ze sobą gadają, drugi łazi po nich. Jest na wpół szklony domek. Jeden osadnik, co się kręci w kółko, pewnie myśli o czymś. O czymś naprawdę ważnym. Tu mamy sklep. Choć wiecie co, może na razie nic nie będę pokazywał, prześpię się szybko do rana. Bo jest naprawdę ciemno, nic nie... Dobrze, ja już wstałem. Tu mamy pokój czarodziejski. Kilka zaklęć. Można ulepszyć na przykład broń. Lub żonę. A lepiej nie wspominać o mojej żonie. A więc jak mówiłem, tutaj mamy sklep. Sklep. No oczywiście to jest spożywczak. Sprzedajemy tutaj głównie mięso. Teraz zrobimy małe show. Ja i mój kolega. Ja będę sprzedawcą, on będzie kupującym. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Zakupić mięso. Najlepiej świeże. Dobrze. Pójdę, przyniosę to świeże właśnie. Tu mam zaplecze. Muszę zapalić światło. Proszę chwilę poczekać, mięso jeszcze czeka. Panią! Mięso uciekło! Zamykamy sklep! Takiego sklepu nikt nie chce. Ha, przynieśmy się trochę do przodu, gdzie zacząłem budować taki pewny blok. Z takiej pewnej wioski starej. Chodzi się schodami do góry. Chodzi się tutaj do domu. Zamyka się drzwi. Na prawo mamy pokój na przykład jakiegoś dziecka lub kogoś. Tu mamy salon, sypialnię, kuchnię. Na razie jeszcze nic nie jest zrobione. To jest podczas remontu. W ogóle budowy. Niektórzy osadnicy sobie łażą po ścianach, czy na tym nie pozwala. Jest! Mięso wróciło! Poczeka pani chwilę! O, dziękuję! Bardzo jesteś hojna! Dobrze. Tu jest także wieżowiec. W budowie. Dopiero zacząłem go budować. Myślę, że jest taki nawet niezły. Zapomniałem tylko zrobić wejścia. I mamy wejście. Tu jest winda. Można sobie wybrać piętro. Na przykład wylądujemy tutaj. O! Mówiłem, że tam osadniki łażą? Patrzcie, widzicie? No. A to są góry zasrane. Zejdę na dół. Mogę wam pokazać jeszcze jedną atrakcję. Ale może to w następnym odcinku. Oglądajcie. Prosimy o subskrytację. Łapki do góry. Pożegnaj się, kolego. Larka, do następnego odcinka. Jo!